Cześć, jeśli jesteś tutaj nowy, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Możesz także zaznaczyć dzwoneczek, a także zapraszam Cię na mojego Instagrama i na mojego fanpage'a. Wbijaj, yo! Hejcie, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z deku z danej arenki. Dzisiaj jest arena numer 8, już powoli zbliżamy się do zakończenia tej serii. No i co my tutaj mamy? Mamy Batsy, mamy Ice Spirit, mamy Ice Golema, mamy Klona, mamy Bowliego, mamy Nightwish, mamy Lumberjacka. Dwie legendy i są dwa epiki. I ja postanowiłem, że wezmę sobie z poprzedniej areny, wezmę sobie Royala, ponieważ no muszę mieć czymś atakować tą wieżę, także troszkę no będę dzisiaj nubował w tym odcinku, taki nub będzie ze mnie, ale lecimy. Zaczynamy. Deck kosztuje 3-4, nie ma żadnego spela, ani arrowsów, ani firebola, ani rakiety, ani zapa, więc naprawdę ciężko się gra bez speli. Lecimy, zaczynamy, zobaczymy jak tam, a ja Was oczywiście zapraszam do moich poprzednich odcinków właśnie z tej serii, bo mamy arenę 6, 5, 18, 20, 40, 60. Dobra, wezmę sobie Ice Spirytka, wyrzucę, przeładuję sobie co tutaj jest za ciekawego w tym deku u mojego przeciwnika. I uwaga, zaczynam Royal Giantem. I chyba mój przeciwnik nawet nie, no będzie walczył, dobra, spoko. Czyli tak, wyrzucę sobie Ice Golema do przodu. Ten klon nie wiem w jaki sposób będę używać, ponieważ chyba dwa razy w życiu grałem właśnie klon z Pelem. I myślę, że w tym odcinku użyję tego. Dobra, widzę, że już naprawdę lipa, cholerę. Tak. Lumberjack doleci, żeby tego Wizarda chociaż obić. No niestety nie obił. Dobra, zobaczymy. No tak jak mówiłem, słuchajcie, na hordę. To znaczy na takie latające, czy też no w szczególności właśnie na hordę będzie ciężko się obronić. Dobra, Royal Giant znowu to samo. Zaczynamy Royal Giantem od wieży. Dobra, bo mnie chyba nie będzie widać w tym odcinku, a chcę to się troszkę podnieść. Dobra, zabieram sobie Batsy. Zobaczymy. No i co? Zapował te Batsy, no nieźle. Naprawdę super. Dobra, znów zabieram Nightwish. Albo żeby zabrać, kurde. Dobra, wiedziałem, że tak będzie. Fuck. Zabieram Bowliego od razu, nie? Może Bowliego tutaj sobie z tego sklonuję. Albo nie. Dobra, bo ja tą wieżę muszę ubić. Może tutaj teraz się to stanie. Dobra. Spoko, bo ta horda teraz ona pęknie sobie od tego Ice Golema. No, 264 HP na prawej wieży. To jest to, słuchajcie, że mam tylko i wyłącznie przewagę, jeśli chodzi o HP na wieży, ponieważ ja mam 13 level, a mój przeciwnik ma 10, także mam mniej tego HP. Ale zobaczymy, jak poleci. Dobra, wezmę sobie może teraz. Dobra, spoko. Fakt, myślałem, że to będzie wyglądać. Dobra, bo muszę tak zrobić, niestety. Wybaczcie. Muszę tą wieżę ubić. Dobra, ona ubije ten Royal. Chyba nie będę musiał tutaj jakoś pomagać, no. O fuck, o fuck. O fuck, o fuck, o fuck. Jeszcze wyrzuciłem prosto na tego, nie? Także tu będzie lipa, dobra. Dobra, trudno, leci ogromny spam w tamtą stronę. Uwaga, i teraz sklonuję to. Wow, 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 wow. Co tutaj się odwaliło? Ja pierdzielę, ale ja to rozegrałem super. Naprawdę, przeciwnik. Jest taka sprawa, że przeciwnik myślał, że mnie szybciej ubije, a niestety się mu nie udało. Wow, co to było? Ja nie wiem, kurde. Ale to rozegrałem. Pierwsza walka, super, świetnie udało się. Dobra, Lumberjack. Nie. Zobaczmy. Pokaż telefon. Ja wam coś jeszcze pokażę za chwilę. Bo właśnie Ewelina otwiera Clan Chesta. I zaraz wam coś pokażę. Dobra, jeszcze są te. Jeszcze są muszkieterki. Tak, poczekaj, Ewelina. Musisz niestety poczekać sobie. Ja tutaj chcę dokończyć walkę, a dopiero zacząłem grać. Dobra. Dobra, lecimy. Tak, zobaczmy. Najgorsze jest to, że on tam ma, uwaga, pompkę ma. Także on jest do przodu tutaj w tej walce. No właśnie, drugą pompkę wstawia. Dobra, zaczynamy. Royal Giantem. Znowu to samo, co przedtem.
Fuck, otworzyłem przez przypadek. Ja pierdzielę. Zobaczcie, kurde. Miner. Dobra. Masz Ewelina. Kablem otworzyłem. No, przepraszam, no. Nie wiedziałem, że to tak będzie, nie? Dobra, sklonuję szybko te macy. Fuck, i zapował. No nieźle sobie poradził. O Jezu, dobra, ta walka będzie przegrana. Ale to wszystko przez Ewelinę. Dobra, on mnie tutaj obije nawet. Heh. Nieźle obił, dobra. Nie mam szans, ja chyba się poddam w tej walce. Chociaż jedno wierzę, może bym spróbował, kurczę, ubić. Przewaga jego kolektora, no, naprawdę zajebista. To znaczy przewaga Eli. Ja jestem w dupie oczywiście. Royal Giant. Nie mam pomysłu. Przedtem to rozegrałem fajnie w tamtej walce, ale w tej walce się jeszcze nie uda zrobić, powtórzyć. Dobra. Tak, odstawiam muszkieterki od tamtej strony. Dobra. Spoko. Dobra. Chociaż wieżę chcę ubić, nie? Chociaż wieżę chcę ubić, ale chyba nawet tej wieży jednej nie ubiję. Nie ma szans, good game. Lipa. Dobra. Już gram jak po prostu powalony. O, dobra, trudno. Good game. Niestety. 1-1. Niestety, dupę. Zostawię sobie Oliego w tym miejscu. O, właśnie. Oli w tym miejscu. Dobra. Na 3 mnie ubije, czy mnie nie ubije? Ha, nie ubił na 3. Ale miał gościu pecha. Może temu, że postawiłem tego Royala i ten kanon kart nie uderzył w tą wieżę. Dobra, próbujemy dalej. Jedna wygrana, jedna porażka. Dobra. Ice Golem. Ice Golemem zaczynamy. Spoko. Ice Golem. I tego. I wezmę Nightwitch. Wezmę Bowliego. Nie wiem, czy grać szybko pod tą wieżę. Jeśli ma Fireball albo coś, to szybko to zakończy. Dobra, tak. No właśnie. Fuck. Dobra, trudno. Zobaczcie sobie, co teraz się stało. Wow. Szybko. Lumberjack. Dobra, ten Bowlie obije. Tak? Dajesz. Dobra, spoko, nie ma źle. Wyrzucił Barbariany. A tymi Barbarianami mógł sobie spokojnie niestety skontrować mojego Royal Gianta. Dobra, Royal Giant, zaczynam. Sobie na spokojnie. I teraz, dobra, co? To jest 12 level w ogóle, wow. Także będzie ciężej go ubić. Dobra, Nightwitch, znowu. Ice Golem, przed to. Poleci, na pewno. Dobra, ja znów sobie spróbuję. Jezu, znowu mi taki push wali. No kurde, no nie mogę nic pushować, no. Co za gość. Dobra, tą bandytkę ubijemy. Nawet jeszcze... Kurde, no. Nice, stary. Zobaczcie sobie, że tam ten bac go obił na 10 levelu. To znaczy na 11 levelu. Nie wiem, kurde, na którym sobie. Już się pogubiłem. Dobra, mogłem Bowliego wykorzystać na tego. Dobra, spoko, nie ma źle. Dobra, zapował. Ha? Powiem wam, że bac naprawdę bardzo dobra karta. Sam ostatnio myślę, żeby ją podpiąć właśnie pod mój deck z lawą. Ale się jeszcze mocno zastanawiam nad tym. Dobra, Royal Giant. Z tyłu, oczywiście za Kinga. Dobra. Zrobimy tak. Jeśli on wykorzysta sobie tego Fireballa. Dobra, zrobimy tak. Ja teraz sobie postawię już kolejnego, tak? Dobra, nice. Drugi Royal Giant. Nie no, gościu musi chyba się wkurzać, nie? Ciekawe jakby zrobić szybki deck z Royal Giantem. To znaczy, wiecie... czy dałoby się, nie wiem, postawić 3 podczas walki? No nie wiem w sumie. Dobra. Mi teraz tylko włącznie pozostała już obrona. No właśnie, bronimy się. O, super. Dobra, 2 Lumberjacki i spróbujemy je sklonować, nie? 4. Wow, nice.
Nice, 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 nice. Wow, ale to pykło, nie? Ale gościu się naprawdę chyba zdenerwował. Taką grę to ja lubię. Super, nice. Dobra, otwórzmy tego silver chesta. No nie ma nic. Dobra. Dobra, lecimy z ostatnią walką. Spróbujemy, słuchajcie. Mamy dwie wygrane, jedną porażkę. Spróbujemy zrobić trzecią wygraną. Dobra. Royal Giant. Kurde, chyba sobie zrobię Royal Giant'a na max level. Będę grać Royal Giant'em. Nie, czy to nie jest głupota. Dobra. Może lepiej nie próbuję Royal Giant'a, naprawdę. Maksować go i nim grać. Dobra, o kurde, o proszę, o proszę, o proszę. O proszę, no to tego to się nie spodziewałem. Chociaż mogłem się zrobić całkowicie nowe. Dobra, spoko. Nie ma tak źle. Dobra, zobaczymy. Bo tego boli go... Musimy... Nie na batce, stary. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Zobaczcie sobie, że jeszcze Lumberjack jest po lewej stronie i on też tam wierzył. I wow, prawie... Nawet lepiej wyszło niż na tej prawej wieży. No, prawie. Prawie. Dobra, próbujemy. Znów Royal Giant'a. Niech on sobie tutaj ubija. Dobra. Spoko. Chyba sobie wezmę teraz... Chyba... Dobra. Ty, 4... Muszę mieć 8 eliksiru przygotowanego. Dobra, mamy 8 eliksiru przygotowanego już. Tutaj sobie nadlić. Dobra. Chociaż, kurde, mać. No, powiem wam, że... Właśnie. O, właśnie. Zrobię to całkowicie inaczej. Kurde, żeby ten pad tam robił, to był spokojny. Dobra. Teraz może się uda coś tutaj, kurde, zrobić. Dobra, tu poleci. Push, zajebisty push. No niestety postawił kolejnego, bo... Ale dobrze, że go postawił tutaj. Bo ja sobie go tutaj mogę spokojnie skontrować, zobaczcie sobie. O, i ten ball jeszcze będzie na rage'u. To jest spoko, nie? Tutaj, w tym momencie. O, właśnie, o to chodziło. Tylko, że... dobra, spróbujemy to batsami ściągnąć. Czekaj, czy się uda. Czekaj, czy ma zapał, bo nie zapomniałem, że... Dobra, pięknie, ładnie. Zostało ściągnięte. Uwaga. Teraz od tej strony znów. Super, nice. Dobra, nice, stary. Dobra, to się może udać, to się może udać, uwaga. Zobaczcie, 482 i teraz jest Lumberjack na rage'u. I tutaj poleciało i zobaczcie sobie, kurde mać, no, dajesz. Dajesz, świetnie. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj, on teraz musi uderzyć. Dobra, tu na pewno bije, super. I teraz, od tej strony, tak, cyk. Ja go tu muszę pozamiatać trochę. Aj, kurwa, rzuciłem tam klonę, no niepotrzebnie, no. 14 sekund, dobra, zobaczmy. Zobaczmy tu jeszcze, o właśnie, i teraz, pyk, ciekaw, czy dobrze postawiłem. 5 sekund i idealnie siadło, naprawdę, super. Mam, zobaczcie sobie na moje lewe, ej, o, dobra, bo tutaj ten tombstone. O, fuck, to muszę szybko jakoś przeładować. Bo będzie kiepsko, serio będzie kiepsko. Serio będzie kiepsko, ej, kiepsko. Dawaj, szybko. No fuck. Wow, prawie zepsułem atak, good game. Ale zobaczcie sobie, jakie mam levele tych kart. Naprawdę, one nie są aż takie dobre, a można nimi grać. Patrzcie się. Epic, 6 level. Legendy, 2 level. Royal Giant, komonny, 11, no tu jest 12, to jest 9. Także nie ma, słuchajcie, za dobrych takich leveli, a można wygrać, nie? Też nie siedzimy wysoko z pucharkami, bo gdybyśmy siedzieli wyżej, to ta seria by wtedy nie miałaby sensu, bo ciągle bym, wiecie, nie mógłbym nam nawet wieży ubić, bo im wyżej bym poleciał, tym bardziej moje levele kart nie pasowałyby właśnie do tych wyższych arenek. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Za tydzień będzie odcinek, ja wiem, słuchajcie, że w tym tygodniu troszkę późno zrobiliśmy. Za tydzień będzie Jungle Arena i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kart, z czego 3 musimy sobie wybrać z tej talii. Także zobaczymy w sumie, ale tutaj jest exe, dobra, spoko, może być. I znowu będziemy bez żadnego spela. No, dobra, bo nam jeszcze zostało tak, Jungle Arena i Hog, i oczywiście 10 arena Hog. No i tutaj 11 arena, nie mamy żadnych kart. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, ja wam za dzisiaj dziękuję. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, yo, elo, pozdro. Pff.